Siema, witam w drugim już odcinku z D2R. Dzisiaj sobie zrobiłem kolejnego questika. Jest to w poszukiwaniu Kane'a, czyli przejść podziemnym tunelem do Mrocznej Kniei, odnajdź drzewo Inifusa i zdobyć zwój. Także polecimy sobie tam. O, niestety mam tylko na zimną równinę, ale mam tutaj już podkrywane trochę, także myślę, że nie będzie problemu, żeby to znaleźć. Przy okazji wpadł levelek. Tutaj kilka przedmiotów wypadło. Także mamy półkresz, miksturkę, troszkę złota. Tutaj tego hopa musimy zabić, bo nie będzie dawał spokoju. No i okej, wbiliśmy level, tak więc dodamy sobie atrybuty. Standardowo 3 siła. Kurde, tu zręczność powinienem iść. Dobra, to damy 2 zręczność. Ale zobaczymy sobie tym. Chociaż. A i tak teraz biję na 2 miecze i chyba raczej tak zostanę. Także to jest nieważne. O, i tutaj mamy skok. Oraz podwójne uderzenie. Ja bym sobie poszedł to podwójne uderzenie. Damy sobie je oczywiście tutaj. Pyk. No i lecimy dalej do kwieścika. Dobra, dotarliśmy na kamienne pole, także stąd już raczej będzie niedaleko. Tutaj jeszcze mamy kapliczkę napełnienia. Pyk, do fulamany. Tutaj musimy tych pozabijać sobie. No i co? Idziemy tam do przejścia. Dobra, tutaj już odkryliśmy sobie kamienie, do których będziemy musieli później wrócić. Nie wiem, czy nie powinno być tutaj też jakiegoś waypointa. O, ale poleciało. Mniejszy talizman. Szczepu niestety nie wezmę, no bo ekwipunek jest jaki jest. Niestety. Kpotek też już więcej nie będę brał, bo jest mi to niepotrzebne, ale z tego co widzę to kurde... Nie ma tutaj żadnego waypointcika. Wydawało mi się, że gdzieś powinien być. No ale dobra, nieważne. Idziemy do przejścia, już widać to przejście na minimapie. Tutaj jeszcze walka przed wejściem, pikowana zbroja niebieska. Na pewno chciałbym sprawdzić, co to jest ciekawego. Być może lepsza od mojej. Jest bardzo duża szansa na to, że będzie lepsza od mojej. Czyli tak, 2 potki na manę. Pyk, 1 na HP. Kurde. Wiecie co by się jeszcze przydało? Przydałoby się sortowanie ekwipunku. O. Dobra, co mi daje ten talizman? Wymagany poziom 10 i obrażenia od zimna. A, to taki średni. Żeby podnieść zbroję muszę go wywalić, okej. Pokaż. No, ja mam dużo lepszą zbroję, także chyba ten talizman sobie zostawię. No i co? Wchodzimy do środka. Podziemny tunel, poziom 1. Okej, mamy kolejny poziom, także tym razem dodam sobie wszystko w zręczność. Bo wcześniej miałem dać, ale to jakoś wyszło, że nie dałem. No i damy sobie w skok tym razem. Ogólnie to raczej będę chciał iść w to. No ale jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, mamy przejście do Mrocznej Kniei, także idziemy sobie. Zobaczmy, co tu jest. O, jakaś grubsza walka na początek. Okej, po tej walce pewnie będę musiał się cofnąć, jeżeli poleci sporo itemków. Ale w sumie to poleciały same potki z tego co widzę, no. Nadkuszony szmarak. Problem jest taki, że ja nie mam miejsca oczywiście. Zbiorę sobie to. I wrócimy się do miasta posprzedawać te itemki. Zrobić troszkę porządek, także pyk. Zidentyfikujemy sobie te przedmioty i zobaczę, czy mogę kupić jakąś fajną broń. Fajna broń by mi się kurde przydała. Pyk. Dobra, tam mi się nie przyda. Zobaczmy tutaj. Odporności na błyskawice. Okej. Amulet plus 1 do zręczności. Dobra, może być. Git. Tego sobie sprzedamy. Półklesz też raczej pójdzie do sprzedania. Pyk. Dobra, to zostawiam. Amulet zostawiam i kurde. No nie za dużo tego miejsca mi zostało. Koniec końców. No ale okej, dobra. Po prostu nie będę na razie potek podnosił, bo mam ich troszkę. No więc pójdziemy zobaczyć. Pójdziemy się naprawić i zobaczę, czy jest coś fajnego do kupienia. Siema, handel naprawa. Naprawa ekwipunku i tak. Czy my mamy jakieś fajne bronie? Ja mam 2.6 i 2.7.
9, 3, 10. Plus 2 do maksymalnych obrażeń. Jest dwuręczny. Kurde, oprócz tego 3, 10. O, nic nie ma ciekawego. No ale dobra, możemy to kupić. Wymienimy sobie za tego. Pyk. Mam teraz dwa sejmitary. Nic raczej lepszego tutaj nie znajdę. Na razie to by było na tyle. Zwracamy sobie do mrocznej kniei skończyć naszego kościka. No tutaj nie mam nic akurat do wzięcia. Troszkę sobie weźmiemy. O, tutaj mamy znalezione drzewko i jakoś giga dużo walkę. O, chciałbym paść. Także muszę sobie potki dać, normalne. Pyk. Ale biją, halo. Te monstra chyba tyle biją. A, ten gałęź ręki, dobra, mamy to. Zabity chłop. Chyba mi się pozbierały potki. Tak, i strzał też nie potrzebuję. Raczej mi się strzały nie przydadzą do sejmitarów. Jestem przeciążony. Jakim cudem mógłbym wziąć to włócznie? Nie, dobra. To nieważne. Także mamy zwój. Pyk. To sobie jeszcze pozabijam resztę. Levela raczej nie wbiję. Dobra. Czy jeszcze mamy jakieś zwoje? Nie. Okej, okay, zadania. No i musimy wrócić ze zwojem do Akary, także już wracamy sobie. Mamy pyk. Przy okazji sprzedam tą tarczę. Ona mi się... O, ona jest w ogóle na paladyna, nie? Więc na pewno mi się nie przyda. Dobry wieczór. Dobra. Siema. Handel. Przedajemy to. No i tyle. I musimy iść teraz do tych kręgów kamieni, tak? Tak, dobra. No to spotkamy się na miejscu. Dobra, jesteśmy przy naszych kamieniach, także będziemy sobie zaraz klikać, gdzie? Pyk. 1, 2, 3, 4, 5. Więc tak. To jest to? 1, 2 kółeczko, 3 tutaj. Nie tutaj? No tutaj. A nie, 3 to jest to, okej, okay, dobra. Albo to? 3, 4, 5. Dobra, mamy to. Jej! Dobra, także idziemy uratować Deckarda Kane'a. Wymarła kraina. Maczugi raczej nie potrzebuje. Tutaj też będzie jakaś giga walka chyba, nie? To co pamiętam. Dobra, znalezione. Dobra i pyk, levelek przy okazji wszedł. Tu jeszcze jakiś kościotrup. Pieniążki. No jakieś tam miksturki pozbieram, ale mam ich aktualnie na tyle, że nie są mi jakieś giga potrzebne. A, na manę nie mam ogólnie. Więc na manę mógłbym pozbierać sobie pyk. Pyk. Dobra, git. Zobaczmy, co tu jeszcze jest ciekawego. O kurde, oni biją, 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 biją. Różdżka jakaś, okej. Raczej mi się różdżka nie przyda, ale... Ale będzie na sel. Dobra, ja mam wrócić. Tak, mam wrócić do Akary. Damy sobie siłę, zręczność. O, tego jeszcze chłopa zabijemy. Może on coś rzuci ciekawego. I... Topór do rzucania. Okej. Okay. Dobra, to wracamy. Oddać chwyścika. Sprzedajemy sobie jeszcze itemki. Dobra, co Karol musimy pogadać. I teraz tak. To na sel. O, zwoje muszę jakieś kupić.
Tak, szarfa. 21 do obrony. 21%, dobra, czyli lepsza. Różdżka do sprzedania. O, pierścionek przyda mi się, bo nie mam żadnego. No i okej. Jest git. Zadanie mamy zrobione. Kurde, z kim się teraz gadało? Nie pamiętam. Trzeba tutaj pochodzić. Nim? Tak, dobra. Czyli mamy, poszukaj Maleusa Horadrimu w koszarach klasztoru. Okej. Dobra. Czyli będziemy musieli iść do tych koszar klasztoru. Ale to już zrobimy w kolejnym odcinku, także dzięki za oglądanie, łapa, sub i widzimy się w następnym. Elo.